z dwóch miejsc tak naprawdę, bo w jednym przypadku to rejon stacji benzynowej o tym, że mężczyzna być może pod wpływem alkoholu czy jakichś innych środków wsiada do samochodu i może pod tym wpływem prowadzić samochód, mieliśmy informację, jaki to był samochód, a później po kilku minutach kolejne zgłoszenie już z ulicy Homońskiego o tym, że mężczyzna kontroluje samochody, mężczyzna prawdopodobnie policjant w mundurze, w każdym razie policyjnym. No i tutaj wstrzymuje ruch, rozmawia z kierowcami, tamuje ten ruch. W tym momencie dojechali tutaj policjanci prewencji z Raciborza. Policjanci umundurowani, radiowozem oznakowanym i podjęli wobec niego czynności. Mężczyzna wyjął broń, jadał z czoła w kierunku policjanta. Niestety strzały były śmiertelne. My reanimowaliśmy, koledzy dokładnie tego policjanta na miejscu reanimowali go. Później karetka pogotowia, niestety nie udało się go uratować. Mężczyzna był znany policji, to 40-latek z rejonu Raciborza, wcześniej karany do spraw narkotykowych. W tej chwili jest w szpitalu, bo również został postrzelony. Kolega z patrolu tego zmarłego policjanta użył broni. Ten mężczyzna jest w szpitalu w towarzystwie policjantów. Oczywiście teraz lekarz decyduje o tym, czy będzie mógł być zatrzymany i będziemy mogli dzisiaj jakiekolwiek czynności z nim prowadzić. W każdym razie jest w rękach policji. To wszystko działo się w ławkach sekund, podejrzewam, tak? To właściwie kilka minut do zgłoszenia, do podjęcia interwencji, no i tak tragicznego niestety finału. Na miejscu oczywiście teraz ekipa dochodzeniowa śledcza, technicy kryminalistyki, również laboratorium kryminalistyczne z Komendy Wojewódzkiej, psycholog, który udzielił wsparcia policjantom, no bo jeden z policjantów był świadkiem śmierci swojego kolegi.